witam widzowie. Dzisiaj znajdujemy się na jazie 614 na tak zwanej Rybakówce. Z tamtych habazi żeśmy przyszli. Droga nie była łatwa. Zerknijcie sami. Coś pięknego. Mamy spiętrzenie wody między jeziorem Przetocznickim a kanałem Ołobockim. Tam w oddali mamy piękny, zabytkowy młyn wodny, który już w tej chwili nie jest dostępny. Nic się w nim nie dzieje. Normalnie ludzie mieszkają. Tam mamy stawy rybne, bo to tak zwana Rybakówka jest. Spróbujemy wejść do środka, zobaczcie na rozbudowę. Mury rozszerzone. Wysokość na dół bym ocenił na jakieś z 12 metrów. Próbujemy się dostać do środka. Trochę wieczna pogoda jest. Myślałem, że puszczę drona, ale myślę, że mi się raczej to nie uda, bo nie będę ryzykował.
wszystko zarośnięte chabaziami. Nikt tu nie dba o to. Nie wiem, w jakim stanie jest maszynownia i co tam zastaniemy. Wiem jedno, że nie wiem, czy to widzicie, ale doskonale zachowały się napisy. Niestety drzwi jazdu są zamknięte, ale drzwi zostały oryginalne, co bardzo mnie to cieszy. Wizjer w drzwiach. Piękna sprawa. Zobaczcie sami. Coś pięknego. Tylko ta kurtka utrudnia nam drogę do zobaczenia tego w środku. Ale tak to pięknie wygląda, zapraszam. Jeszcze obejdziemy z boku. Strasznie stromo. Tak się prezentuje z tej strony. Rybki pływają. Możecie tam zobaczyć. Bardzo fajne miejsce, polecam. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to zachęcam do subskrypcji kanału. Nie bójcie się subskrybować. Przecież to was nic nie kosztuje, a ja z tego nie mam pieniędzy. Dajcie szansę rozwojowi tego kanału. Komentujcie. Lajkujcie górę w dół, w zależności jak się komu podoba. Dziękuję za poświęcony czas i do następnego. Cześć.